Moim i Państwa porannym gościem jest dzisiaj pani Martyna Janikowska, radca prawny i przedstawicielka Rady Kobiet w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry. Rada Kobiet wychodzi z inicjatywą do mieszkanek Opola, oferuje im bezpłatną pomoc prawną. Na czym ta pomoc będzie polegała? Pomoc prawna skierowana jest do kobiet. Będziemy udzielać w kancelarii porad prawnych dla pań, które wcześniej zgłoszą się do nas i zainicjują chęć spotkania i rozmowy. To będzie kompleksowa porada prawna z rozwiązaniem problemu pani, która do nas się zgłosi. Czy jeżeli będą potrzebne jakieś pisma procesowe, to też panie są w stanie taką usługę zrealizować? Będziemy mogły powiedzieć, w jaki sposób takie pismo skonstruować, co należy w nim zawrzeć. Ewentualnie pomożemy w skompletowaniu dokumentu potrzebnego do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej z urzędu. Natomiast no, niestety z uwagi na czas, możliwości zorganizowania takiej porady, no, konstruowanie pism procesowych jest bardzo długotrwałym elementem zajmującym sporo czasu, więc no, niestety na takim spotkaniu nie będziemy w stanie pisma skonstruować. We wszystkich informacjach, które pojawiały się czy w mediach, czy w internecie, podkreślają panie, że te porady prawne będą anonimowe. Dlaczego ta anonimowość jest tak bardzo ważna? Niektóre osoby, chcąc skorzystać z bezpłatnej porady prawnej, nie chcą pozostawiać po sobie jakiegoś śladu. Czasami to jest długa decyzja, która buduje się w danej osobie, chcąc skorzystać z pomocy fachowca. U nas nie będzie żadnych list, żadnych formularzy, które trzeba by było uzupełniać. Po prostu dana osoba chce się umówić, zapisujemy numer telefonu. No i w zasadzie na tym się nasza znajomość kończy. Powiedziała pani na początku, że jest to pomoc prawna dla kobiet. Czy nie pojawiły się głosy strony mężczyzn, że oni także byliby taką pomocą zainteresowani? Jasne, pomoc prawna przydałaby się każdej stronie, zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Zastanawiałyśmy się nad tym. Natomiast z uwagi na fakt, z jakimi problemami panie do nas przychodzą, chciałybyśmy zapewnić im jak najbardziej komfortowe warunki uzyskania takiej pomocy, gdyż pomocy prawnej będą udzielać kobiety. No i z pomocy prawnej mogą skorzystać kobiety, więc ryzyko, że spotkają jakiegoś pana, który ewentualnie budziłby w nich lęki i obawy i z takim problemem by do nas przyszły. Właśnie chcemy to zminimalizować. Dlatego też w żaden sposób nie wykluczamy panów tutaj. Nie jesteśmy jakąś grupą zagorzałych feministek. Natomiast no, taką formę wybrałyśmy i tak zdecydowałyśmy, że będzie najlepiej. No właśnie, biorąc pod uwagę, czy to zgłoszenia, które do pani napływają, czy własne doświadczenie, z jakimi zagadnieniami opolanki będą się do państwa zgłaszać? Czy mogłyby się zgłaszać? Na jakie zagadnienia są państwo przygotowani? Spektrum problemów prawnych, które mogą się pojawić, jest bardzo zróżnicowane. Możemy tutaj mówić dużo o prawie rodzinnym, kiedy to w grę wchodzą dzieci, kwestie alimentów, kwestie kontaktów, czy też nawet samego rozwodu. Również problemy pań w pracy, gdzie czasami spotykamy się z dyskryminacją kobiet, z mobbingiem w pracy. Również będziemy tego typu tematy rozwiązywać. Oprócz samych porad prawnych również mamy organizowane porady mediacyjne, czyli jak rozwiązywać problemy, w jaki sposób załagadzać konflikty. Także spektrum spraw jest bardzo duże, również sprawy karne. Bez problemu możemy tutaj takie zagadnienie spróbować rozwiązać. Na spotkania obowiązuje zapisywanie się czy też rejestracja. Pomoc będzie można uzyskać w biurze kancelarii przy ulicy Słowackiego 6/11 w Opolu. No właśnie, w jaki sposób, przypomnijmy, w jaki sposób się umówić do pani? Wystarczy, żeby zainteresowana pani zadzwoniła pod wskazane numery telefonów bądź napisała do nas maila. Formy zgłoszeń są bardzo różne. Zazwyczaj widzimy, że jednak więcej pani dzwoni, żeby konkretnie już chyba ustalić termin takiej porady. Także te zapisy też są konieczne, dlatego żeby panie no, nie kłębiły się na korytarzu, tylko każda z pań, żeby przyszła na wyznaczoną godzinę wcześniej, która zostanie ustalona. Wybierają państwo godziny wieczorne czy popołudniowe, tak żeby dopasować się do grafiku pań, które pracują. No i też będzie można zabrać dzieci, jeżeli ktoś nie ma z kim tych dzieci zostawić. No, oczywiście, jak najbardziej mamy przygotowane salki, kolorowanki, tak żeby te dzieci też były zaopiekowane w tym czasie. Początkowo wyszłyśmy z inicjatywą, żeby te porady były udzielane popołudniami właśnie, tak jak pani zauważyła. Natomiast już teraz widzimy, jak trwają zapisy, że niektóre panie pracują na popołudniową zmianę i wolałyby przyjść w godzinach porannych.
co też jest jak najbardziej umożliwione, czyli tak naprawdę radzimy od rana do takich godzin wczesnowieczornych. Pierwsze spotkanie zaplanowane zostało na 15 lutego. Czy dużo jest zgłoszeń? Około 15 pań już jest zgłoszonych, natomiast mamy zespół osób, która będzie czuwać nad paniami, udzielać tych porad, także jeszcze spokojnie można się zapisywać. Jak na razie wiemy, że spotkanie będą odbywały się raz w miesiącu, czyli mamy, tak jak wspomniałam, najbliższe 15 lutego, potem 22 marca, 19 kwietnia, 17 maja. Wszystkie te terminy są dostępne na Państwa fanpage'u, ale czy jeżeli będzie bardzo duże zainteresowanie, to biorą Panie też pod uwagę możliwość zwiększenia częstotliwości tych spotkań? Jasne. My teraz tak naprawdę ruszamy z takim projektem. Chcemy zobaczyć, jaki będzie odzew, jakie będzie zainteresowanie. Jeśli zobaczymy, że pani jest bardzo dużo chętnych, to rozważamy zwiększenie udzielania tych porad na 2 razy w miesiącu. Natomiast czas pokaże, czy będzie taka konieczność. Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w studiu i za rozmowę. A moim Państwa gościem była pani Martyna Janikowska, radca prawny i przedstawicielka Rady Kobiet w Opolu. Dziękuję bardzo.